lata przymusowego niebytu naszej ojczyzny na politycznych mapach świata były dla naszych przodków okresem trudnym, pełnym wyrzeczeń. Najważniejsze miejskie funkcje sprawowali zaborcy. Oni dyktowali warunki życia, rozwój gospodarczy, dyktowali parametry sprzyjające nie Polakom, a przede wszystkim osobom narodowości niemieckiej. Polscy żołnierze, radośnie witani przez Rzeszę Tucholan, wjechali do miasta 29 stycznia 1920 roku. 94 lata temu. Po tamtym, jakże radosnym dniu pozostały zdjęcia, pozostały pamiątki w rodzinnych zbiorach, pozostała także pielęgnowana podczas takich, jak dzisiejsze spotkań, pamięć o wydarzeniu historycznym, o wydarzeniu odmieniającym oblicze Tucholi z niemieckiego, pruskiego na polskie. Radość tamtego dnia powinniśmy pielęgnować. Przecież od tego ważnego styczniowego dnia znowu mieszkańcy Tucholi mogli być pewni opieki swej przed laty utraconej ojczyzny. Cieszymy się dzisiaj z wielkiego sukcesu Polski i Polaków. Dumni jesteśmy z własnego wolnego państwa, jego dobrej pozycji wśród innych europejskich nacji. Dumnie tej pamięci i zadowoleniu z niezagrożonej wolności dajemy dzisiaj wspólnie wyraz, wyrażając szacunek dla przeszłości kwiatami złożonymi u stóp naszej patronki i udziałem we mszy świętej. Serdecznie Państwu za obecność tutaj i wspólnotę myśli dziękuję. Jestem przekonany, że wspólnie możemy Tucholę i całą naszą gminę czynić jeszcze wspanialszą.